Dziewięć lat temu błogosławiony Jan Paweł II zakończył swą ziemską wędrówkę. W całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające nauczanie i pontyfikat wielkiego papieża Polaka. 2 kwietnia 2005 roku wzrok wiernych z całego świata był skierowany na okna papieskiego apartamentu. Czas odchodzenia Ojca Świętego Jana Pawła II był wielkimi rekolekcjami dla całego świata. Miliony osób gromadziło się w świątyniach, tłumy na Placu Świętego Piotra z modlitwą na ustach i w sercu. O godzinie 21:37 zakończyło się ziemskie pielgrzymowanie papieża Pielgrzyma. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 28 czerwca 2005 roku. Nie jest pełna trzy miesiące po jego śmierci. W 2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót papieża Polaka, który zamknął zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Decyzja o beatyfikacji 1 maja 2011 roku została ogłoszona w styczniu tego roku w Rzymie. Jego postać jest dla nas wzorem godnym naśladowania, wielkim autorytetem, który znacznie różni się od tych, które promują dzisiaj media. Mamy przed sobą wielu idoli. Człowiek, którego dzisiaj pokazuje nam telewizja, to człowiek piękny, młody, bogaty, człowiek, który ma władzę. Oto takiego człowieka jako idola pokazuje nam telewizja. Natomiast Ojciec Święty Jan Paweł II uwypuklił nam inny aspekt ludzkiego ciała. Ciało ze swoją godnością. Bo człowiek ma swoją kondycję fizyczną. Nauczył nas w cierpieniu akceptować różne etapy naszego życia. Wielkim skarbem, jaki pozostawił nam po sobie polski papież, jest ogromna pokora, miłosierdzie i przykład swojego życia. Pozostała mi Jego pokora, Jego miłosierdzie, Jego totus tuus dla ludzi, dla dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych, dla nich wszystkich, totus tuus Maryjo, cały Twój Maryjo dla ludzi. Tego On mnie nauczył i to zmieniło całe moje życie. Tutaj nie trzeba używać wielkich słów. Wystarczy jego przykład, jego sposób bycia, sposób mówienia, to co on czynił. Co czynił dla każdego człowieka, ale w sposób szczególny dla młodzieży, którą tak bardzo ukochał, to do niej mówił: Wy jesteście nadzieją kościoła i świata, wy jesteście moją nadzieją. Stąd charyzmatem tego papieża, który w nas jest właśnie przez. Przez te liczne spotkania z ludźmi młodymi, przez niesłychanie bliski kontakt, jaki on miał z młodzieżą, jest w nas pewnie to zadanie, żeby jako kościół w sposób wiarygodny, ale także atrakcyjny, Zapraszać ludzi młodych do wspólnoty z Chrystusem. Dziewięć lat po zakończeniu ziemskiego życia naszego drugiego Rodaka, będziemy mogli uczestniczyć w dniu jego kanonizacji i jego poprzednika Jana 23, 27 kwietnia na placu świętego Piotra zbiorą się wierni na uroczystej mszy świętej.